Drodzy Państwo, to jest Teatr Komedia i staramy się kilka elementów komediowych w tej sztuce zawrzeć. Zawarła w niej na pewno te kawałki autorka. Spektakl jest grany na Broadwayu z powodzeniem. Mam nadzieję, że będzie również grany w Warszawie z powodzeniem, jak również w całej Polsce. Natomiast nie spodziewajcie się tylko komedii. No, jest to sztuka na pewno zaangażowana i opowiada o pewnych sprawach, które dzieją się u nas teraz na bieżąco w życiu. O jakiejś homofobii, może o tolerancji, o odrzuceniu, jak również o miłości braterskiej do ojca. No, gdzieś tam pokazujemy pewną rodzinę, podczas któryś tam świąt, to okazuje się, że te święta będą szczególne, bo gdzieś tam nasze postawy życiowe bohaterów nie do końca się zgadzają. Byliśmy wychowywani przez rodziców w jakimś tam, pod jakimś kloszem, poszliśmy w swój świat, swoje życie i później okazało się, że myślimy troszeczkę inaczej. Czy bardzo, to się okaże ze sztuki, więc nie będę zdradzał, nie będę spoilerował. Natomiast jest to taka wiwisekcja troszeczkę rodziny i takich relacji braterskich. I wydaje mi się, w tych czasach, kiedy staniało wszystko, prawda staniała, odwaga staniała, to jednak to chyba spektakl, który może trzymać i napawać nadzieją mimo wszystko, że pokazujemy dosyć kontrowersyjnie, od kontrowersyjnej strony, no, nasze zaangażowanie, ale nie tylko w rodzinę, ale społeczne, polityczne. Szukajcie, czego chcecie, wszystko na pewno tam znajdziecie w tej sztuce. W kogo wcielasz się w tym spektaklu? Moja postać to Drew. Nie chciałbym mówić o szczegółach, bo chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na spektakl pod tytułem Biali heteroseksualni mężczyźni. Drew jest nieudanym powieściopisarzem i to powinno Państwu wystarczyć. No dobrze, to jaki to będzie spektakl? Bo powiem szczerze, że tytuł jest dość intrygujący. Tytuł jest dość intrygujący. Myślę, że oczywiście trzeba by jakby tytuł traktować jako przenośny pewno. Natomiast jest to spektakl o tolerancji, o braku tolerancji, o tych współczesnych problemach, które nas w dzisiejszych czasach dotyczą, o rozwoju intelektualnym człowieka, emocjonalnym człowieka itd., itd. Ale też nie zabraknie naprawdę fajnych choreografii, zresztą co Państwo widzieli na próbie medialnej i też zabawnych tekstów, więc jest to taka, można powiedzieć, komedia obyczajowo inteligentna. Kto powinien koniecznie wybrać się na spektakl, bo tak jak tutaj mówił Pana kolega, no na Broadwayu robi on niesamowite show. No tak, no tam jest troszeczkę inne społeczeństwo. W Nowym Jorku jest to tygiel wielorasowy, wielowyznaniowy i ta sztuka pewnie bardzo ich dotyka. U nas no, pewnie też zainteresuje mnóstwo ludzi o innym kolorze skóry, o innych wartościach, o innych preferencjach, więc chyba to dla nich jest, a tak naprawdę to dla nas wszystkich, no, żeby troszeczkę więcej tolerancji było, troszeczkę więcej zrozumienia, niekoniecznie ciąg na tak zwaną bramkę, czyli ku pieniądzom, ku karierze, ku sławie, może jakieś inne wartości też są ważne w naszym życiu.